Tańczył dla Państwa wyjątkowy artysta z Rosji, Nikołaj Iliński. A za chwilę usłyszycie innego artystę, również z tego kraju, Nikołaj Lekarew i zespół Karmelita z Rosji. Wielkie brawa dla nich! Ми як лобе
drodzy Państwo, trzecią część 14. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów w Glinojecku rozpoczęli nasi przyjaciele z Rosji. Bardzo, bardzo piękny występ. Wszyscy tutaj tańczyli. Ale jeżeli podobało Wam się do tej pory, to teraz będzie jeszcze lepiej. Pamiętajcie, że przed nami występ Stana Borysa i wspólne zaśpiewanie Ore, Ore, Szabada, Bada. Będziemy śpiewać, prawda, Maria? Ale to za chwilę, drodzy Państwo, bo musimy troszeczkę porozmawiać o kulturze i tradycji i historii Romów, zwanych także cyganami. Agnes, to moja koleżanka trochę po fachu, bo to dziennikarka, która pracowała przez jakiś czas w jednej z rozgłośni radiowych. Agnes, powiedz mi, cyganie musieli podróżować, często byli we wrogim środowisku, zmieniali miejsca, kraje. Jakie cechy są charakterystyczne dla cyganów? Oj, cyganie są przede wszystkim bardzo towarzyscy, bardzo gościnni i myślę, że tym właśnie zaskarbiali sobie sympatię, że tak powiem, gadziów. I wierzcie mi Państwo, że jeśli zaskarbicie sobie przyjaźń cygana, to ta przyjaźń jest naprawdę, że tak powiem, na całe życie i naprawdę jest dużo warta. Bo jeśli cygan wie, że w Polaku ma przyjaciela, to jest gotów oddać mu całe serce. No to bardzo piękna cecha, umiejętność okazania wdzięczności, taka przyjaźń na całe życie to coś, co się naprawdę ceni w życiu. Ale wiesz, mnie bardziej interesują, znaczy również to mnie interesuje, ale bardzo interesują mnie także zwyczaje związane ze ślubem. Maria, wiem, że ty znasz doskonale tę całą ceremonię. Jak wygląda udzielanie ślubu u cyganów? Ślub u cyganów trwa co najmniej tydzień. Ale jak się zaczyna, powiedz? Zaczyna się tym, że starszy z rodu wiąże ręce, polewając jakimś alkoholem, tak. Ale dobrym gatunkowo, tak? Tak, gatunkowym alkoholem. Rodzice udzielają oczywiście błogosławieństwa i ślub jest po prostu zawarty. Ślub jest zawarty, a zabawa trwa co najmniej tydzień i bawią się tak dobrze, jak dzisiaj tutaj w Glinojecku. Dodasz coś do tego? No tak, ślubu, tak jak powiedziała tutaj ciocia, udziela ktoś starszy ze starszyzny. No i zabawa, proszę Państwa, nie jest wcale gorsza jak tutaj dzisiaj. I mam nadzieję, że dzisiaj bawicie się tak, jak właśnie na cygańskim weselu. No dobrze, widać tutaj w Glinojecku, że tak, że bawią się nasi goście dobrze. Mam nadzieję, że widzowie także. Ale słuchajcie, a co się jada na weselach cygańskich? Elza, opowiedz nam. Kochani, więc tak, ja bym poleciła szczaw cygański, rwane kluski. Kto jeszcze takich klusków nie rwał, ja zalecam, żeby się nauczył, bo naprawdę są bardzo dobre. Ale szczaw jest gotowany na kurzyźnie. Wtedy jest najlepszy, naprawdę, polecam. Ale jeszcze podobno macie bardzo taki wyszukany specjał, chlebki cygańskie. O tak, to jest stary zwyczaj z dawnych czasów, kiedy cyganie jeździli taborami i taki chleb piekło się w ognisku. Ale ja chciałabym Państwu jeszcze zdradzić, ale tak nie do końca zdradzić, że cyganki mają swoje specyficzne przepisy, używają dużo ziół, ale jakich ziół? To myślę, że kiedyś Ania zrobi specjalny program kulinarny z kuchnią cygańską i wtedy być może zdradzimy Państwu, jakie to są zioła. Słuchajcie, z największą przyjemnością zrobię, ale myślę, że cyganki używają głównie lubczyków, bo mężczyźni po prostu przepadają za Wami. A propos mężczyzn, gdzie jest Gianni? No właśnie, jak się zaprzyjaźnisz z cyganem, musisz liczyć z tym, że Ty pracujesz, a on stroi gitarę. I właśnie teraz przed Wami Gianni, jak zwykle, śpiewać będzie o miłości. To słowo marzeń, uczucia wrażeń, gdy budzimy się, wierząc w piękne dni. Miłość to słowo wrażeń, które nam każą iść do przodu, choć czasem w sercu łzy. Po co tą smutną nocą zostawiłaś mi krótki?
zapisany miłości łzą. Jeszcze spotkamy kiedyś się i pokochamy jak we śnie. I mocno wierzę, że na pewno cię odnajdę. I tak jak dawniej nasze serca pokochają się. I znowu wierzę, że na pewno cię odnajdę. I wróci wspaniały dzień miłości sen. Miłość powraca w darze. Iść do przodu nam, ty w sercu czasem żal. Miłość, wiara w cud zdarzeń, spełnienie marzeń, gdy widzimy to szczęście ty i ja. Nocą, gdy gwiazdy złocą drogę, która zabierze nas, gdzie naszej miłości czas. Spotkamy kiedyś się i pokochamy jak we śnie. I bardzo wierzę, że na pewno cię odnajdę. I tak jak dawniej nasze serca pokochają się. I znowu wierzę, że na pewno cię odnajdę. I wróci wspaniały dzień miłości sen. Pamiętam pierwszą miłość, nie zapominam o niej, bo rozpaliła w sercu żar. Przez całe życie pamiętam, jak to było, kiedy płonęła miłość w nas. Cały czas, cały czas zakochałem się i wierzę, że już będę czuł się tak zawsze. Zakochałem się, choć przecież wiem, że miłość tak ulotna jest. Zakochałem się i wierzę, że już będę czuł się tak zawsze. Zakochałem się, choć miłość tak ulotna jest. Pamiętam twoje oczy, nie zapominam o nich, bo obudziły sercu czar. Przez całe życie pamiętam tylko o tym, gdy powiedziałaś do mnie tak. Zakochałem się i wierzę, że już będę czuł się tak zawsze. Zakochałem się, przecież wiem, że miłość tak ulotna jest. Zakochałem się i wierzę, że już będę czuł się tak zawsze. Zakochałem się, choć miłość tak ulotna jest.
tekera. Karek na dziaba, bafał, mandyr, jawęła. Somę tekera. Kajmena dziaba, tusza, bachmę, teraka. Somę tekera. Karek na dziaba, bafał, mandyr, jawęła. Somę tekera. A nie mówiłam, że Gianni będzie śpiewał o miłości. Proszę Państwa, tabor cygański to wolność, wyobraźnia, bliskość natury. Nic dziwnego, że wśród Cyganów zawsze rodzili się poeci i poetki. Teraz również Cyganki piszą wiersze i śpiewają. Jedna z nich wystąpi za chwilę na naszej scenie. Działa wspólnie z muzykami już od ponad 18 lat. Wydała kilka tomików poezji, nagrała kilka płyt. Żyję muzyką i czuję muzykę. Proszę Państwa, za chwilę na scenie pojawi się artystka, która przyjechała do nas z samego serca Tatr. Nieopodal Zakopanego znajduje się miejscowość Czarna Góra. I właśnie stamtąd przyjechała do nas niepowtarzalna i jedyna wielka artystka. Poetka, która potrafi wyczuć piękno w każdej chwili swojego życia. Dba o to, aby kultura Romów rozprzestrzeniała się, aby ludzie doceniali jej piękno i odmienność. Bo myślę, że te dwie sprawy mogą iść ze sobą w parze. Ta artystka, ta poetka bardzo rzadko koncertuje poza swoim rodzinnym miastem, ale robi to dość często. Po raz pierwszy jest w Glinojecku i bardzo cieszymy się, że przyjechała właśnie do nas. Nazywa się Teresa Mirga, a zespół, który założyła i który działa od kilkunastu lat, nazywa się Kałę Bała. Proszę Państwa, przed Wami artystka, która jest poetką gitary i która potrafi w sposób niezwykle muzyczny i piękny opowiadać i opisywać świat. Opisuje Boga, opisuje miłość, opisuje zwykłe, codzienne życie, ale w sposób piękny. Teresa Mirga przed Wami. Damy zastęp, baktały Samory Roma. Dobry wieczór wszystkim. A my kotoj prytu się rewe. Bareso na abra. I martuke nie gra na paciela. I'm
dziękujemy. Tu są de miro de pira. To była Teresa Mirga i grupa Kałybała. Brawa dla nich, bardzo, bardzo gorące. Proszę Państwa, tak, dziękuję bardzo. Gianni mi się gdzieś zapodział i od razu ktoś chce go zastąpić, ale tak łatwo się nie uda. To Gianni już jest na miejscu. Jestem, Aniu. Tak. Proszę Państwa, powiedzieliśmy dzisiaj tutaj, że właściwie cyganom nic do szczęścia nie potrzeba, tylko tabor, wędrowanie, niebo błękitne nad głową, trawa wokół, ale przecież dzisiaj już nie ma takich taborów cygańskich, jak były kiedyś, prawda? Taborów nie ma, ale prawdziwi cyganie są tutaj dzisiaj z nami w Glinojecku. To prawda, ale nawet będąc tutaj w gronie prawdziwych cyganów, lubimy sobie zaśpiewać, że dziś prawdziwych cyganów już nie ma, prawda? Tak, można tak powiedzieć, bo to jest piosenka, którą również my bardzo lubimy, chociaż uważamy, że są prawdziwi cyganie, ale tą piosenkę bardzo lubimy. Proszę Państwa, za chwilę prawdziwy hit, piosenka, którą zna w Polsce każdy i długo tutaj niewidziana gwiazda. Kultowy piosenkarz, wspaniały, fantastyczny, jedyny. Proszę Państwa, przed Wami Stan Borys i piosenka Dziś prawdziwych cyganów. Już nie ma. Polska gwiazda Stan Borys. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Bo czy warto po świecie się tu? Pełna miska i radio poema, zamiast płaczu, co zrywał się z wóz. Pełna miska i radio eksema, zamiast płaczu, co
co zrywał się z płuc. Dawne życie poszło w dal, dziś na zimę ciepły szal. Tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni żal. Dawne życie poszło w dal, dziś pierogi, dzisiaj bal. Tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni żal. Dziś prawdziwy cyganów już nie ma, cztery kąty i okna ze szkła, egzaminy, szkoła i trema, i orkiestra do tańca nam gra. Egzaminy, szkoła i trema, i do tańca orkiestra nam gra. Dawne życie poszło w dal, dziś na zimę ciepły szal. Tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni żal. Dawne życie poszło w dal, dziś szampana, dzisiaj pan. Tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni żal. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma i do szczęścia niewiele mi brak. Bo to życie nie ma. Tylko w butach przechadza się ptak. To życie jak scena, tylko w butach przechadza cię ptak. Dawne życie poszło tam, dziś na zimę ciepły szal. Dziękuję. Bachtalo. Zmęczony był szaleństwem, jak statek pijany. Już niczego nie pragnę, jedno wielkiej ciszy. Kogoś to zrozumie, mój żal nienastany. Kogoś, kto ma bezsłowną tęsknotę usłyszy. Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi, iżby w spokoju Bożym mnie toczą po męce. Serce uspokoi, kładąc na moje oczy miłosierdzie.
że drogą, którędy, jak szlepiec zwyczajnie przed siebie. I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą, bo wszystkie drogi prowadzą do ciebie. Proszę Państwa, to był jedyny, niepowtarzalny, wspaniały Stan Borys. Wielkie, wielkie brawa dla niego. Po raz pierwszy w Glinojecku na naszym festiwalu. Stan Borys śpiewał dla Was. Dziękujemy bardzo. Gianni, wiesz co? Ale tak sobie myślę, że Wy to macie fajnie. Bo kiedy cygan gra, śpiewa i się dobrze bawi, to nikt nie mówi mu, że poszedł już do domu, nikt mu nie marudzi, nikomu się nie chce spać. Cała rodzina bawi się dobrze razem z nim, prawda? Dokładnie tak. Skoro mówimy cała rodzina, to czekaj, jak to będzie po cygańsku mama? Mama to jest daj. No jasne, że daj. A ciocia? Ciocia Bibi. Ciocia Bibi, a wujek jak będzie? Wujek Kako. A tato? Tata to jest dat. No właśnie. Dat. No właśnie, czyli co? Aha, rozumiem, czyli... do czego pijesz. No. Czyli kogo mam zapowiedzieć teraz? No masz zapowiedzieć własnego tatę, czyli kogo? Okej. Kochani, teraz przed Państwem legenda polsko-słowiańskiej, cygańsko-słowiańskiej muzyki. Mój tata wspaniały, występujący na scenie od 12 roku z życia. Przed Państwem na scenie Don Wasyl i jego wspaniałe cygańskie gwiazdy!
znałem już nie jeden kraj, lecz za domem tęsknię, graj muzyko, graj. Wiem, że wrócę tam, gdzie ty, to moje marzenie, nie chcę więcej nic. Gdziekolwiek jestem, wracać chcę i polskim chlebem dzielić się, odnawiać zdrowie, gdy do domu wiodła mnie. Piękne trzeba mi, co każdej nocy mi się śpi, tak tego pragnę i już więcej nie chcę nic. Tego festiwalu. Don Wasylu, bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami. Don Wasyl, jego gwiazdy cygańskiej piosenki. Brawa dla nich! Ale muszę przyznać, że tak ładnych dziewczyn jak u was naprawdę ze świecą na świecie szukać. Proszę państwa, nasz festiwal prawie już dobiega końca. Zobaczyliście? Wiem, że wam smutno, sama nie wiem, jak to się stało. Ale dziś na scenie, tutaj w Gnieźnieńcu wystąpiło 137 artystów z całej Europy. Brawa dla nich, tak! Kochani, cygańskie przysłowie też mówi, że przyjdzie zima i zapyta się, co robiłeś latem?
Dlatego zimą pamiętajcie, że raz w roku, w lecie, odbywa się taki właśnie festiwal w Glinojecku, kiedy noc się nie kończy i bawimy się do białego rana. W przyszłym roku także się spotkamy, ale kto wie, być może niepokorny cygański tabor wyruszy w inną, zupełnie nieznaną stronę. Ale zawsze na pewno spotkamy się tradycyjnie w telewizyjnej dwójce, kochani, a więc Cygański Festiwal! Cygański Festiwal jeszcze trwa, a na koniec co zaśpiewamy? Ore! Ore! Ore, ore dla Państwa! Śpiewaj!